Dzień dobry wszystkim. No cóż, dwie dosyć ciekawe, intrygujące sytuacje. Zaczniemy sobie może od tak zwanego skoka, czy też inaczej zwana złota minuta, reguła jednej minuty. Już od dawna z nami to gości, bo od ponad 10 lat. I cóż to jest i do czego się przyda? No ja myślę, że większość z Was już wie, szczególnie czynnych kierowców, czyli tachograf rejestruje nam daną czynność, która trwa w minucie dłużej. Czyli jeżeli stoję w jakimś długim zatorze drogowym i nie chcę tracić czasu mojej dziennej jazdy, tygodniowej i tak dalej, no to stoję w tym zatorze, robi mi się spory odstęp, po tych 30 ponad sekundach rusza. Jadę przez około 20 sekund, turlam się, zatrzymuję, znowuż odczekuję te 31 sekund, znowuż się turlam. No i w takim zatorze, mimo że się turlałem, na karcie i na tachografie nie zapisze nam się to jako jazda, tylko jako inna praca. No, dodatkowo możemy sobie zakupić w autoryzowanych serwisach, co się zdziwiłem, urządzenia, tak, z zieloną, czerwoną diodką, kiedy mogę ruszać, kiedy już muszę się zatrzymać. Dodatkowo niektóre firmy w internecie, no co tutaj mamy, sugerują, że można sobie przełączyć dodatkowo na funkcję łóżka, czyli przerwę, odpoczynek, urlop i tak dalej. No, ja bym tak dalece nie kombinował, no z prostych przyczyn. Wystarczy podłączyć się do tacho, czytać wszelkie niezbędne dane, chociażby z czujnika ruchu, a w obecnych tachografach tych czujników mamy pełno. No i niestety wyjdzie nam, że pojazd się poruszał. Nieistotne z jaką prędkością, no ale był ruch. Także jaka to była przerwa. Inna praca, no a i owszem, no byłem w pracy, więc dla mnie jest to legalnie, no bo to nie była czysta jazda, tylko praca w zatorze polegająca na dojeżdżaniu, tak? No myślę, że z tego jeszcze idzie się spokojnie wytłumaczyć. No ale wszyscy o tym mówią, o pojedynczym kierowcu, a tutaj mamy przykład podwójnej załogi. No i cóż się stało z podwójną załogą? No, pan, który był zalogowany w karcie, w dziurze numer 2 swoją kartą jako nasz zamiennik, no niestety zwróćcie uwagę, ja już tutaj przełączę sobie, żebyśmy widzieli mój kursor. Mamy, że pan był w dyspozycyjności jakiś tam czas, następnie odpoczywała załoga przez 7 godzin i 2 minuty. I zwróćcie uwagę, tu mamy minutę znowuż dyspozycyjności i tutaj znowuż minutę dyspozycyjności, a w środeczku dalej mamy odpoczynek i tutaj znowuż odpoczynek, czyli mamy 7, no tutaj prawie 8, 9 godzin odpoczynku zrobione, no ale niestety u kierowcy numer 2 zarejestrowało się minuta przerwy, mimo że kierowca za kierownicą numer 1 jechał właśnie na tak zwanego skoka. No jaki z tego morał? No morał z tego taki, no że a i owszem, u kierowcy numer 1 zapisało się wszystko prawidłowo w myśl reguły jednej minuty, w myśl złotej minuty, jak to nazywacie. Niestety u kierowcy numer 2 odpoczynek został przerwany. No i mamy cholerny problem. Czy można to jakoś obejść? Legalnie oczywiście, bo ja tu nie namawiam do jakichś nielegalnych rzeczy. Znaczy teraz tak, no słuchajcie, pierwsza rzecz, no mamy ewidentnie przerwany odpoczynek i na pewno, nawet jeżeli byłaby to pojedyncza obsada, nawet gdy jadę sam, to niestety po sczytaniu wszystkich danych, no byłby udokumentowany ruch koła, czyli nawet ten kierowca numer 1 ma przerwany odpoczynek. Czy jest ok? No każdy z Was wie, że nie jest ok. I niestety za to zostanę ukarany. Czy można to obejść? No słuchajcie, po pierwsze, skoro zaczęliśmy nasz odpoczynek w kabinie, ja o tym mówiłem w poprzednim filmie, także gdzieś tam zamieszczę ten link z poprzedniego filmu, o tym nam mówi rozporządzenie unijne 165 na 2014,
że karta kierowcy, że tarczka w tachografie no jest w trakcie realizacji pracy. Odpoczynek w myśl definicji zawartych w 561 no nie zaliczamy do pracy, nie mylmy delegowania znowuż z pracą. Jesteśmy w delegacji, ale nie wykonujemy pracy. W trakcie odpoczynku możemy swobodnie dysponować swoim czasem. Co za problem, że po dojechaniu i przed rozpoczęciem odpoczynku, przed rozpoczęciem odpoczynku wylogujemy się z tachografu i kierowca numer jeden, i kierowca numer dwa, wyciągniemy swoje karty, mamy kraj zakończenia, no i teraz gdyby wystąpiła taka sytuacja i dojeżdżamy na skoka, no oczywiście po uruchomieniu zapłonu wyskoczy nam brak karty, tak? Czyli kierowca numer jeden zaloguje się i co? No i przerwie swój odpoczynek znowuż. I robi się problem. Czy kierowca numer jeden może pozostawić kartę, a kierowca numer dwa wyciągnąć kartę w trakcie odpoczynku? No może, no przecież może zdarzyć się sytuacja, że kierowca numer dwa poszedł gdzieś tam indziej, nie wiem, spotkali kumpla i poszli sobie z kumplem, w związku z tym zabrał kartę, a kierowca numer jeden pozostał w pojeździe, pilnował w trakcie odpoczynku. No i jeden i drugi będzie miał zarejestrowany odpoczynek. Oczywiście kierowca numer dwa przed ruszeniem w trasę zaloguje się. Najpierw kierowca numer jeden rozpocznie dzień pracy, kraj rozpoczęcia i przed upływem 60 minut kierowca numer dwa dologuje się zgodnie ze wszelkimi definicjami i będziemy znowuż mieli załogę wieloosobową. No w ten oto sposób, skoro kierowcy numer dwa nie było, nie przerwie mu tego odpoczynku. Aczkolwiek, no mówię, to jest takie troszeczkę naginanie, dlaczego zgadzamy się na przerwanie naszego odpoczynku. Aczkolwiek zgadzam się z wami, no, są różne sytuacje, tylko pamiętajmy, że jeżeli idziemy na rękę naszemu dyspozytorowi, naszemu szefowi, no nieraz samym sobie, tak, bo chcemy szybciej się załadować, szybciej wrócić do domu, do naszej rodziny, ale znajmy konsekwencje, tak? Myślę, że mamy to omówione szczegółowo. Nie popieram tego, a co wy zrobicie, to już wasza sprawa indywidualna, wiecie, czym to grozi, czy jest to do udowodnienia i tak dalej. Kolejna sprawa, która się pojawiła, to cóż to jest ten znak zapytania? No też myślę, że większość wie, no, brak wpisu manualnego, no ale najbardziej mnie rozbroiło pytanie, które się nam pojawiło na tym forum, a trzeba robić ten wpis manualny po dłuższej pauzie, na przykład 66 godzin. No i słuszna odpowiedź przez kolegę kierowcę, wpis manualny robimy za każdym razem po włożeniu karty do tachografu. No i sprawa jasna dla każdego. No cóż, dla każdego, tak, ale z czymże my się spotkaliśmy? Proszę bardzo, tutaj mamy listę nieprawidłowości ustalonych jako BPN, bardzo poważne naruszenie i każdy z nich traktowane jako sankcja 100-złotowa. Tu ta sytuacja, co omawiam, słuchajcie, kierowca codziennie przychodzi do bazy przedsiębiorstwa, jeździ solówką czy z naczepą, nieistotne, 7:15, 8-godzinny tryb pracy, załóżmy. Przychodzi o godzinie 7:00 czy 6:00, nieistotne, do bazy przedsiębiorstwa, dostaje kluczyki, czyli o godzinie 7:00 fizycznie jest na dyżurce, od godziny 7:00 rozpoczyna swoją pracę. Porusza się, ma do swojej dyspozycji 2 lub 3 pojazdy, nigdy nie wie, który dostanie danego dnia. W związku z tym przychodzi o godzinie 7:00, rozpoczyna swój dzień pracy, dostaje kluczyki, dostaje dokumentację, idzie do swojego pojazdu. Dociera do niego około godziny 7:10, 7:12. Logujemy swoją kartę. No i teraz tak. No, nie może nanieść odpoczynku, że odpoczywał do tego momentu, czyli do tej godziny 7:12, tak jak niestety tutaj było, czyli pan sobie odpoczywa, no tutaj mamy różne godziny, no dobra, tutaj załóżmy w czwartek, 5 maja mamy w ten sposób
Przychodzi o godzinie 7, ale zwróćcie uwagę, zalogowanie nastąpiło o godzinie 7.10 i dopiero po 7.10 mamy kraj rozpoczęcia. No i teraz było to właśnie potraktowane jako nieprawidłowy wpis manualny i za każdą sztukę dostał pan wydruk od pracodawcy 100 zł za każdą sztukę. Jak to wygląda na wydruku? A mianowicie wyglądało to w ten sposób. Znaczy tutaj mam akurat nie jego wydruk, tu jest jego wydruk, bo my potem ćwiczyliśmy i to jest właśnie pytanie za chwilę do was. Słuchajcie, prosty przykład. Zwróćcie uwagę, nad stopką, jeżeli tutaj słuchają nas świeżaki, nad stopką z jedynką, czyli slot numer jeden, nad tym zawsze mamy wpisy manualne, czyli te nasze ręczne, gdy karta nie znajdowała się w pojeździe, a pod stopką są wpisy, gdy karta znajdowała się w pojeździe i tacho z automatu nam nanosiło te czynności. No i zwróćcie uwagę, jasne, to jest pewnie czas UTC, wszyscy wiemy, środkowoeuropejski, czyli mamy piątą, a w rzeczywistości była siódma w czasie lokalnym. 5 godzin snu, ok? Od godziny 5 naniosło panu inną pracę, trwała ona 12 minut. No i jasne, czyli do godziny tej 5 UTC 7.00 odebrał kluczyki, doszedł do auta, doszedł do niego około właśnie 5.12 UTC 7.12 lokalnego, zalogował kartę i tacho go się pyta. Dzień dobry, panie Patryku, co robiłeś? No i zgodnie z prawdą nanoszę, że do godziny 5 odpoczywałem, od godziny 5, no i teraz tak, nanosimy kraj rozpoczęcia, bo rozpocząłem moją zmianę i następnie inna praca, no bo to nie jest dyspozycyjność, brałem dokumenty już z dyżurki, obszedłem załóżmy pojazd, sprawdziłem go, zalogowałem się, czyli to była inna praca. No i teraz zwróćcie uwagę w przypadku tachografów Siemensa i VDO. Mimo że po łóżku we wpisie manualnym naniosę kraj rozpoczęcia, to niestety większość, i gdybym tego indywidualnie sam nie sprawdził, nie uwierzyłbym, ale rzeczywiście na niektórych tak jest, że jeszcze po naniesieniu tych czynności zapyta mnie się na końcu o kraj rozpoczęcia ponownie. I jeżeli ja go potwierdzam, to niestety nanosi, tak jak tutaj, zwróćcie uwagę, że rozpoczęcie pracy było o godzinie 5.12 w Polsce, gdzie w rzeczywistości rozpoczęcie powinno być równo o 5. Czyli co z tymi 12 minutami w tym przypadku? Dlatego było to traktowane jako nieprawidłowy wpis. W związku z tym, cóż ja próbowałem zrobić? No próbowałem taką sytuację zrobić, że nanoszę odpoczynek, kraj rozpoczęcia, nanoszę inne prace zgodnie z prawdą i jeżeli na końcu znowuż VDO mnie się pytał o kraj rozpoczęcia, klawiszem Escape powracałem, żeby go nie nanieść. Co w takiej sytuacji? No niestety w takiej sytuacji Siemens zupełnie nie naniósł kraju rozpoczęcia, czyli też cała sprawa się rypie. No, zasugerowano mi, masz stare oprogramowanie, aczkolwiek sprawdzałem w tachografie pojazdu z roku, żeby was nie skłamać, 19 w naszym DAF-ie, LF-ie, Euro 6, tak, 19, no i po aktualizacji tacho zresztą, no niestety tak wyskoczyło. W związku z tym pan Patryk zadzwonił do kolegi, czynnego kierowcy, słuchajcie, auto, zobaczcie z jakim przebiegiem, 7400 km, marki Mercedes w ogóle, no i zresztą zobaczcie, w Mercedesie zrobiony serwis. No i cóż tutaj nam wyświetliło? Również mamy 2 godziny 45 minut odpoczynek, po tych 2 godzinach o 4.45 10 minut innej pracy, no i zwróćcie uwagę, kraj rozpoczęcia 4.55. Kolega zrobił tutaj identycznie, czyli do godziny 4.45 naniósł wpis manualny odpoczynek, kliknął w tym VDO kraj rozpoczęcia, naniósł Polskę, następnie młotki, tacho znowuż go się zapytało o kolejny kraj rozpoczęcia i niestety zapisało 4.55, mimo że praca rozpoczęła się o 4.45.
Czyli znowuż mamy nieprawidłowy wpis manualny, bo jak przez te 10 minut inna praca bez kraju rozpoczęcia. Co dalej zrobiliśmy? Słuchajcie, przetestowałem to na różnych tachografach firmy Stoneridge. Na Stoneridge'u żadnym, nawet najstarszym, nie wystąpił u nas taki problem. 8 godzin 55 minut, o 8.55 rozpocząłem pracę, która trwała przez 11 minut. Zwróćcie uwagę na kraj rozpoczęcia. Mimo, że był wykonywany we wpisie manualnym, został naniesiony w Stoneridge'u, zaznaczam, prawidłowo o 8.55. Czy ten problem występuje przy każdym Siemensie? Nie, ten problem nie występuje przy każdym Siemensie. Na kilku Siemensach udało nam się zrobić to prawidłowo i dlatego tu moje pytanie do Was. No bo przecież są też sytuacje, że dojeżdżamy do pojazdu, który jest za granicą. I co, nie nanosicie swojego dojazdu, jakoby załóżmy, no, dyspozycyjności, że w Polsce rozpoczęliśmy pracę. Pamiętajmy o tym, że raz na 4 tygodnie w myśl pakietu mobilności kierowca ma się znaleźć w siedzibie firmy bądź miejscu zamieszkania na co najmniej 45 godzin. Już pomijam kwestię pojazdu, który raz na 8 tygodni. Tu też słuchajcie, nowość, jakaś tam komisja europejska. Jeszcze nie wnikałem dokładnie w opinię ekspertów, jednak naczepy, przyczepy nie muszą wracać co 8 tygodni. Dotyczy to samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego, autobusu, a nie dotyczy przyczep, naczep. Dobra, mamy jakiś tam plus z targaniem tego wszystkiego. No ale wracając tutaj do sedna sprawy, no powinienem nanieść, że załóżmy do godziny 6 rano odpoczywałem w domu we Włocławku, przyjechał po mnie bus, czyli rozpocząłem moją pracę i ten bus z innymi kierowcami wiózł mnie, załóżmy, na granicę niemiecką, po stronie niemieckiej, wsiadam do auta, wkładam kartę. No, powinienem nanieść, że to kraj rozpoczęcia był Polska, nanieść tą dyspozycyjność, która trwała, nie wiem, 3-4 godziny i sprawdźcie u siebie, jak to się odbywa. Czy naniesie się ten kraj rozpoczęcia prawidłowo wtedy po odpoczynku od razu, czy tak jak na niektórych Siemensach, niestety nanosi dopiero później. Jasne, część inspektorów przymknie na to oko, ale część, tak jak tutaj mieliśmy, no niestety pracodawcę bardzo wnikliwego. To, co słyszałem, to wystarczy przestawić oprogramowanie, które sczytuje dane z karty, dane z tacho i będzie to następowało prawidłowo. No aczkolwiek, no zwróćcie uwagę, no nawet po sczytaniu tutaj, no niestety, no mamy te kraje rozpoczęcia naniesione, no niestety nie od razu po odpoczynku. No i stąd moje pytanie jeszcze raz. Sprawdźcie i dajcie znać w komentarzach, jak to u Was się odbywa, czy ktoś się do tego czepiał. Zaznaczam, problem dotyczy niektórych Siemensów VDO, jak tam zwał, bo na niektórych rzeczywiście przyjmuje bez żadnych problemów. Ze Stoneridge'em kompletnie żadnych problemów, od razu wpisy zrobione. No i tyle. Objaśniłem, co miałem. Szerokości życzę.